Piggo zaprasza do wysłuchania książki Janiny Bong, zatytułowanej Statystycznie rzecz biorąc 2, czyli jak zmierzyć siłę tornada za pomocą gofra. Czyta Ewa Abart z gościnnym udziałem autorki. Wojtkowi, który jest najważniejszą stałą mojego życiowego równania. Na początek, czego statystyka uczy nas o tostach? Rok 1993 był ciekawym rokiem, szczególnie dla kota Johna Frasiego. Ten ostatni uznał bowiem, że jeśli kot zawsze spada na cztery łapy, a krąka chleba masłem do dołu, to przymocowanie kotu na plecach krąki i upuszczenie go z wysokości musi poskutkować tym, że czworonóg zacznie wirować wokół własnej osi. I cyk, mamy kotum mobile. Bo wiemy, że faktycznie istnieje większe prawdopodobieństwo, że kromka z masłem pomija się z ziemią nie tą stroną, co trzeba, i mamy na to nawet wzór matematyczny. Przypis. Po angielsku jest tak: eksperyment myślowy z kotem i przyczepioną kromką chleba to Buttered Cat Paradox. A wzór na tę kromkę i prawdopodobieństwo, którą stroną spadnie, znajdziecie pod hasłem Buttered Toast Phenomenon. I proszę nie próbować tego w domu, bo masło kosztuje już tyle, że równie dobrze moglibyście sobie przywiązać do tego kota sztabkę złota. Koniec przypisu. A istnienie tego wzoru to ostateczna odpowiedź na najczęściej zadawane mi przez studentów pytanie: Janina, a do czego nam się w ogóle ta statystyka przyda? No dobrze, najczęstsze brzmi, ile można mieć nieobecności. I czy to będzie na egzaminie? I czy możemy iść do domu, ale czwarte w kolejności jest właśnie pytanie o to, do czego im się to przyda. No mili Państwo, do wszystkiego. A instrukcją obsługi, która pozwoliła każdemu z was stać się gwiazdą na Tinderze dyscyplin naukowych, była moja pierwsza książka. Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać nobla? To z niej krok po kroku uczyliśmy się, jak rozpoznać najpiękniejszy okaz badania naukowego, i przeszliśmy przez wszystkie etapy poznania naukowego: od sformułowania pytań badawczych, przez dobór próby, wybór metody badawczej, po poprawne wyciąganie wniosków. Wszystko po to, byśmy już nigdy nie dali się nabrać na naukowe wyroby czekoladopodobne, bo tak się właśnie ma nauka do pseudonauki jak owoc mariażu najlepszych jakości ziaren kakaowca z przepięknie tłustą śmietaną do oleju rzepakowego w kostkach. Jeśli więc tamta książka była poradnikiem randkowania, który miał pozwolić nam stworzyć trwały i udany związek z nauką, to ta ma stanowić kartkę miłosną wysłaną nauce po wielu latach, jak wielu to wie tylko redaktor Maxelon, w związku. I to związku małżeńskiego najwyższej jakości, a nie tak jak w tym dowcipie, kiedy mąż turcha żonę przed snem i mówi: Kochanie, nie mam majtek, a ona odpowiada, że spoko, jutro mu wybierze. W tym czytelniczo-statystycznym małżeństwie będą pasja i pożądanie. Będzie też pytanie o majtki, ale w tym najważniejszym kontekście to jest, czy czyste majtki mogłyby zwalczyć pandemię koronawirusa. Jakie jeszcze będą pytania, a właściwie jakie odpowiedzi? Wszystkie te, które obalą najczęstsze statystyczne mity skuteczniej niż studenci AGH z trynówkę w akademiku. O co chodzi z tym prawdopodobieństwem, czyli czy gołębie ograłyby nas w ruletkę? Jak ustalamy związki przyczynowo-skutkowe w nauce, czyli dlaczego warto mieć wegetarianina na pokładzie samolotu? Co to są eksperymenty naturalne? Czyli w jaki sposób telewizyjny serial może uratować nam życie. No i o tym, dlaczego warto grać w szachy z listwą podłogową, też będzie. Wiadomo, to są ważne rzeczy. A wszystko po to, by z przestrzeni miasta zniknęły w końcu antystatystyczne graffiti pod tytułem: Istnieją trzy rodzaje kłamstw na tym świecie kłamstwa, cholerne kłamstwa i statystyki. Oraz dobrze nam znane. Wychodząc ze swoim psem na spacer, statystycznie mamy, ha ha, ha po trzy nogi. Przypis. Co przypomina mi, że minęły już trzy lata, odkąd wydawca książki nie zgodził się na wymyśloną przeze mnie kampanię promocyjną, która polegałaby na postawieniu w całym kraju billboardów przedstawiających trójnogiego psa, mnie i wielki napis I co teraz, kurwy syny. Koniec przypisu. I żeby jak najwięcej osób przekonało się, że danym statystycznym można i należy ufać i to znacznie bardziej niż nienaukowym objaśnieniom świata. Albowiem wiecie, dlaczego statystyk poszedł na basen? Bo chciał do wody. Zapraszam do czytania. Czy warto zabrać konia na maturę z matematyki? Sześć lat życia zawodowego spędziłam na irlandzkiej uczelni, gdzie pracowałam w Open Space. I to takim, open space, że w tym open space to było 40 różnych doktorantów i wykładowców kilkunastu różnych dyscyplin. I idea tego miejsca była taka, żebyśmy się wymieniali ze sobą wiedzą i doświadczeniem. I dokładnie tak było. To znaczy, jak czasem dostawałam maila od studenta, że mu umarła babcia, to krzyczałam do kolegi z ekonomii, który też go uczył, czy już dostał maila o babci nieboszczce. A on mi na to odkrzykiwał, że tak, dostał, ale że w jego mailu to był wujek. A wtedy koleżanka od Teorii Społecznych darła się spod ściany, że w jej mailu wujek jeszcze żyje, ale jego stan jest ciężki. Więc wszystko wskazuje na to, że z tego stresu zawału dostanie ciotka. Poza tym, w takim open space'ie to można było sobie też wyświadczyć drobne przysługi, jak na przykład wtedy, kiedy to przyszła do mnie koleżanka z ekonometrii i spytała, czy mogę ją zastąpić, bo ostatnio powiedziała studentom, że jak jeszcze raz zobaczy, że któryś z nich obliczył ujemny iloraz szans to się zastrzeli. No i teraz udaje, że nie żyje, i czybym mogła sprawdzić, czy oni się tym w ogóle przejmą. Po wejściu do sali mogłabym przysiąc, że połowa studentów nawet nie zauważyła, że im się zmienił nauczyciel. Dzień jak co w moim open space, to znaczy wszyscy walczą o życie, a ja jadę sobie właśnie do drukarki na obrotowym krześle, bo dzień wcześniej Ewa Hodakowska znowu próbowała mnie przekonać, że ciało może więcej niż umysł i znowu kłamała. A wtedy doskakuje do mnie kolega z finansów i ruchami o charakterze panicznym wwozi mnie do kuchni, a w tej kuchni jest już koleżanka z ekonometrii i on mnie wwozi i drzwi zamyka, a następnie rzuca się na te drzwi całym swoim ciałem i dyszy i jest absolutnie przerażony. I on tak dyszy i te drzwi tym swoim ciałem i i mówi studenci. Studenci dyszy. Szukają kogoś, kto potrafi liczyć. Co oznacza mniej więcej tyle, że to był ten moment w roku, kiedy nadchodził termin składania prac dyplomowych. Patrzę przez małe okienko, rzeczywiście, studenci. Przemieszczają się powoli, w niewielkich grupach, jak stada lwów na stepie. A nas dzieli od nich tylko licha konstrukcja drzwi i stosunkowo wątłe ciało kolegi który, co prawda, najbliżej wysiłku fizycznego był wtedy, kiedy schylił się pod biurko, bo mu spinacz spadł, niemniej wciąż heroicznie pełni funkcję żywego rygla. I ten kolega mówi, że w sumie to wszystko jest spoko. Nie, żeby miał ciekawsze rzeczy do roboty w życiu niż zasłanianie drzwi własnym ciałem, ale przecież musimy coś z tym wszystkim zrobić. A koleżanka na to, że moglibyśmy tym studentom po prostu wyjaśnić, że z racji tego, że uczelnia oferuje im bogatą ofertę zajęć dydaktycznych z zakresu metodologii, a także specjalistyczne kształcenie w zakresie oprogramowania statystycznego, oraz dlatego, że mieli cały rok akademicki, by skorzystać z usług wysoko wykwalifikowanej kadry, to my dodała pospiesznie w czasie wyznaczonych dyżurów to w tej chwili pomaganie im nie leży w zakresie naszych obowiązków. No, tak nam opowiada ta koleżanka a ja na to że to świetna historia szczerze mnie poruszyła tylko teraz musimy to przeformułować na język zrozumiały dla studenta Na przykład pyta kolega No, na przykład mówię go away. A wtedy kolega, który wisi na drzwiach, mówi, że to klawo, że my tu sobie tak gawędzimy, ale jemu zaczyna brakować sił i chyba już stracił czucie w lewej nodze, więc może trzeba jednak wybrać bohatera ochotnika, którego rzucimy studentom na żer. No dobra, to idę. Idę bo, usłyszałam nagle czuły szept pedagogicznego wezwania. Idę bo gdzieś w okolicy serca. Połaskotało mnie poczucie odpowiedzialności za intelektualne losy tych młodych irlandzkich umysłów. Ewentualnie idę, bo okazuje się, że papier bije kamień, a kamień nożyce. No to stoją, niczym żywa instynizacja króla lwa, w której oni wszyscy są skazą a mufa są moja radość życia. Sprawę postanowiłam rozpocząć od podzielenia studentów na grupy o różnych priorytetach. Kot czerwony. Priorytet najwyższy – prace magisterskie. Kod pomarańczowy – priorytet umiarkowany – prace licencjackie. Kod zielony – priorytet typu whatever – prace licencjackie z kierunków studiów tak absurdalnych, że przecież ten człowiek i tak nigdy nie znajdzie roboty, więc po co mam się spieszyć? No dobrze, pytam pierwszego, miłego studenta z grupy czerwonej, o co mu chodzi, a on mówi. O co mu chodzi, i wychodzi na to, że chodzi o analizę czynnikową. A ja mówię, że teraz to mi trochę smutno, bo analiza czynnikowa jest bardzo daleko na liście moich ulubionych analiz statystycznych. A on mnie pyta, że jest daleko gdzie, na czym? No to powtarzam, że jest daleko na liście moich ulubionych analiz statystycznych. A on się śmieje, bo myśli, że to żart. I ja wtedy pytam kolegi, który przechodzi obok na którym miejscu listy jego ulubionych analiz statystycznych jest analiza czynnikowa, a on się nawet pół sekundy nie zastanawia i bez zająknięcia mówi, że na dwunastym. No raczej. Nic dziwnego, że stałam się natychmiast człowiekiem rozczarowanym, niczym babcia na wieść o tym, że nikt nie chce dokładki. Skoro oto przypadło mi się zmierzyć z analizą, która wśród wszystkich obliczeń statystycznych jest niczym zeschnięta kromka chleba z margaryną i mielonką, i to jeszcze taką polizaną przez kota. Zwłaszcza, że doskonale wiedziałam, że moi studenci są całkowicie zdolni samodzielnie wykonać wszelkie obliczenia, a to za sprawą czegoś, co nazywamy zmysłem liczby. Ewentualnie, gdyby napotkali jakieś trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych, zawsze mogliby zaangażować do tej czynności jakiegoś nieparzystokopytnego. Co mają ze sobą wspólnego Sokrates i liczący koń? Badania nad zmysłem liczby czy też intuicją mnogości z angielskiego number sense, czyli nad intelektualnymi możliwościami liczenia i szacowania, tak naprawdę trwają od ponad stu lat. A do tematu próbowano podejść, ewentualnie, jak zaraz zobaczymy, podpełznąć, na wiele sposobów. Choć tak naprawdę podstawą wszystkich tych starań jest filozoficzne zagadnienie nurture. Versus nature, wychowanie czy natura. W niektórych źródłach natura czy kultura. Czyli próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy w rozwoju danej cechy istotniejsza jest biologia, głównie genetyka, czy też ważniejszy jest wpływ środowiska, w którym dorasta i funkcjonuje jednostka. Przypis. Rozważania Nurture versus Nature są podstawą dyskusji nie tylko nad zmysłem liczby, ale również wszelkich innych ludzkich cech i umiejętności. Koniec przypisu. Mówi się, że zagadnienie Nurture versus Nature po raz pierwszy zostało ujęte przez Francisa Galtona, kuzyna Charlesa Darwina, o którym pisałam też w poprzedniej książce. Kupią! Tam dał nam się poznać jako twórca niezwykle ważnych technik modelowania statystycznego. Co znaczy mniej więcej tyle, że pozwolił wyjaśniać nam za pomocą wzrostu matematycznego, dlaczego napychanie się czekoladą niekoniecznie sprawi, że otrzymamy telefon od komisji noblowskiej. Ale to nie wszystko. Galton napisał również artykuł pod tytułem: Angielscy naukowcy ich natura i wychowanie z angielskiego English Men of Science, their Nature and Nurture, w którym to artykule, jak łatwo się domyślić, rozmyślał nad determinantami biologicznymi i środowiskowymi wybitnych zdolności intelektualnych i naukowych. Przypis. Galton to typowy syn koleżanki twojej starej. Za życia opublikował 340 dzieł. O ile jego początkowe pisma filozoficzne i naukowe są niezwykle wartościowe, o tyle ze smutkiem muszę dodać, że w pewnym momencie stały się dla Galtona przyczynkiem do głoszenia poglądów eugenicznych. Koniec przypisu. Pomysł Galtona, by przyjrzeć się wyłącznie jednostkom wybitnym, został zastąpiony lepszym. Mianowicie takim, by w centrum zainteresowań umieścić zwierzątka. Kiedy bowiem zastanawiamy się nad biologicznymi uwarunkowaniami różnych cech i umiejętności, to bardzo często zaczynamy właśnie od tego, od analizy, czy dana umiejętność występuje w świecie zwierząt. To samo postulował zresztą Charles Darwin, który twierdził, że to obecność pewnych umiejętności u zwierząt jest jednym z dowodów na ich biologiczne uwarunkowanie. Znaczy to bowiem, że te cechy okazały się w toku ewolucji niezbędne do przetrwania. A wiecie, kto został wyposażony przez ewolucję w najdoskonalszy oręż do walki z ułamkami i pierwiastkami z trzech? Hans. Koń Hans. Otóż, na samym początku XX wieku berliński nauczyciel matematyki Wilhelm von Osten zakupił Ogiera o imieniu Hans, by nauczyć go komunikacji z ludźmi. Oraz matematyki. Co w sumie ma sens. Wielu matematyków też mogłoby sporo skorzystać na lekcji komunikowania się z ludźmi, zamiast opowiadać dowcipy typu, jak mama budzi ósemkę, wstawaj, nie możesz tak leżeć w nieskończoność. A potem dziwić się, że nagle wszyscy przypominają sobie, że muszą wrócić do domu, dzieckiem się zająć, to nic, że ich areczek ma już 56 lat. Wilhelm von Osten nauczył Hansa odpowiadać na pytania za pomocą stukania kopytkiem. Później było tylko lepiej. Podobno Hans potrafił wskazywać litery. Po świecie natychmiast rozniosło się, że koń Hans jest w stanie wskazać bieżącą datę. O, co z miejsca czyni go mądrzejszym ode mnie, mówię to jako człowiek, który raz wystawił fakturę z datą płatności 32 lipca. Czytać, rozróżniać kształty i akordy muzyczne, a przede wszystkim rozwiązywać proste zadania matematyczne, łącznie z działaniami na ułamkach. Choć koń Hans miał wielu fanów, którzy malowali transparenty z jego podobizną i tworzyli przyśpiewki, Hans jest koniem, nie jakimś baranem, nie ma więc problemu z poprawnym całkowaniem. To nie brakowało ludzi, którzy poddawali w wątpliwość jego talenty. Dlatego w 1904 roku zdecydowano się powołać specjalną grupę, która miała ocenić wiarygodność Hansa. Komisja składała się z psychologów, dyrektorów zo i cyrku, lekarza weterynarii, fizjologów, a także kawalerzystów. Obecności tych ostatnich nie potrafię wyjaśnić: Nie wiem, może po prostu przechodzili, zobaczyli, że za płotem całkuje koń i zostali. No i co? No i Członkowie komisji oświadczyli, że Wilhelm von Osten nie oszukuje, ale też jego koń chyba nie potrafi liczyć. A może jednak potrafia, A w sumie to pewnie jest zdolny, ale leniwy. No generalnie to komisja stwierdziła, że wie, że nic nie wie. Okazuje się jednak, że na początku XX wieku, najpewniej dlatego, że Netflix ładował się bardzo wolno, y, ludzie się po prostu nudzili. Prawdopodobnie z tej przyczyny w 1907 roku powołano kolejną komisję, która miała zbadać, czy koń Hans ma szansę na jakąś fuchę w księgowości. Komisji przewodził Oskar Pfungst, psycholog, który uznał, że koń Hans geniuszem nie jest, w sumie to nawet w szkole dla koni byłby raczej przeciętny, wcale nie zna liter, liczyć też nie umie i kompletnie nie rozumie, co się do niego mówi. Pfungst orzekł tak po szeregu eksperymentów, podczas których Hansowi zadawały pytania różne osoby, znające i nieznające odpowiedzi. Wtedy też okazało się, że koń potrafił udzielić prawidłowej odpowiedzi w 89% przypadków, gdy pytający znał odpowiedź, i tylko w 6% przypadków, gdy jej nie znał. Co doprowadziło badaczy do wniosku, że koń Hans był po prostu bardzo dobry w czytaniu mowy ciała. Ludzie zadający pytania zaś słabi w panowaniu nad odruchami, którymi nieświadomie dawali Hansowi znać, że odpowiedź jest prawidłowa. To, że koń Hans na zawsze utracił tytuł Pitagorasa nieparzystokopytnych, nie oznacza jednak wcale, że u zwierząt nie istnieje zmysł matematyczny i że uczenie ich liczenia jest zupełnie jak lotnisko w Radomiu, totalnie bez sensu. Azorek oszukany na smaczki i rola czekolady w poznaniu naukowym. Od wielu, wielu lat Trwają badania nad tym, czy faktycznie są gatunki, u których występują podstawowe umiejętności numeryczne. No i są. Umiejętności takie zaobserwowano u mrówek, niedźwiedzi, kaczuszek, lwów, słoni, delfinów, a nawet muszek owocówek. Gambuzja pospolita to taka ryba potrafi nawet nauczyć się odróżniać grupę dwóch zwierzątek od grupy trzech zwierzątek. Ale nie wnikajcie w jaki sposób szkoli się ryby. Ja nie mam pojęcia, przecież ich nawet się nie da odpytać przy tablicy, bo rzadko kiedy zabierają głos. Przyjrzyjmy się innym badaniom naukowym na ten temat. W 1987 roku Dwayne i Rambo wraz z ekipą przeprowadzała badania na naczelnych, którym prezentowano zbiory trzech i czterech kawałków czekolady, a następnie pięciu kawałków i jednego kawałka. No i widzicie. To jest podejście, które bardzo szanuję. Moi studenci też ożywiali się znacznie bardziej wtedy, gdy tłumaczyłam im losowy dobór próby na cukierkach, niż wtedy, gdy nagrodą było poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego zadania i świadomość dopieszczenia własnych synaps, rozkoszą wygranej potyczki intelektualnej. Może dlatego badanym małpom poszło świetnie, kiedy prezentowano im trzy kawałki czekolady a następnie dodawano do nich cztery kawałki, małpy potrafiły zdecydować, że to więcej niż połączenie pięciu kostek i jednej. Czy to znaczy, że szympansy umiały dodawać? Niekoniecznie. Mogło być tak, że decyzje o tym, która z grup kostek jest większa, podejmowały na podstawie oceny wizualnej, patrząc przez pryzmat objętości. Przypis. Tłumaczą to również badania Stanislasa Duena. Jednego z czołowych badaczy zmysłu matematycznego. Udowodnił on, że intuicja liczby jest silnie skorelowana z reprezentacją przestrzenną, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Późniejsze badania z użyciem maszyny FMRI potwierdziły, że obszar mózgu, który staje się aktywny, gdy dokonujemy operacji arytmetycznych lub kojarzymy cyfrę z jakąś nazwą np. Na pięć kostek czekolady z symbolem cyfry 5. Jest również odpowiedzialny za koordynację ruch oko, czyli aktywny wtedy, kiedy sięgamy po nową kostkę czekolady. Patrzcie, jaki to jest idealny system! Potrafi ocenić, ile kostek czekolady jest, jakiej są objętości i jeszcze w jaki sposób po nie sięgnąć. No serio, toż to jest wspaniały wynalaz ludzkości, a raczej ewolucji. Porównywalny z kołem, penicyliną i openbarem. A może nawet lepszy, bo bez niego z openbaru nie da się odpowiednio skorzystać. Koniec przypisu. Zwłaszcza, że gdy między grupami była ledwie jedna kostka różnicy, to popełniały więcej błędów. Wciąż był to jednak rodzaj operacji umysłowej, która prowadziła do prawidłowych wniosków, więc szacuneczek. Podobnie rzecz się miała u gołębi. Wybierały kubkę ziaren, która sprawiała wrażenie większej. Niemniej jeśli liczebność ziarenek była inna, a waga taka sama... To gołębie nadal wiedziały, jak się zachować. Wybierały kubkę większą wizualnie. Sami więc widzicie, czekolada i ziarna wspaniale nadają się do nauki matematyki, a może nawet przydają się do rozwoju nauki w ogóle. Ale jeśli akurat nie macie żadnej tabliczki na podorędziu, to nie ma problemu. Całkiem spoko sprawdzą się tutaj również cytryny. Tych użyła trójka naukowców: Jonathan I. Flombaum, Justin A. Jung i Mark D. Hauser, którzy niewytrenowanym małpom, rezusom, pokazywali dwie grupy cytryn, składające się z czterech owoców każda. Małpy obserwowały, jak za kotarą umieszcza się cztery cytryny, a chwilę później kolejne cztery cytryny. Następnie kotarę podnoszono, a oczom naczelnych ukazywały się cztery cytryny, a przy drugim powtórzeniu osiem cytryn. Okazało się, że małpy zdecydowanie dłużej patrzyły na grupę czterech cytryn, kminiąc, co się stało i gdzie podziała się reszta owoców. Ewentualnie zastanawiały się, dlaczego one muszą liczyć cytryny, skoro ich kuzyni, w imię matematyki, mogli zabawiać się z czekoladą. Przypis. Przyjmuje się, że gdy badani mają jakieś oczekiwanie względem wyniku, na przykład oczekują, że po dodaniu czterech cytryn do czterech zobaczą osiem owoców, to gdy coś im się nie zgadza, przyglądają się wynikowi dłużej, próbując rozwikłać tę zagadkę. Czas patrzenia na wynik danej operacji to wskaźnik używany również w badaniach przeprowadzanych wśród dzieci, ale o tym za chwilę. Koniec przypisu. Intuicja liczby została odkryta również u kotów i psów. Więc przykro mi, mam dla was złą wiadomość. Gdy oszukujecie azorka na smaczki, to azorek najpewniej o tym wie. A skoro faktycznie zmysł matematyczny występuje u zwierząt, to oznacza, że te umiejętności rzeczywiście mają uwarunkowanie biologiczne, genetyczne i że liczenie, zupełnie jak u studentów, jest ściśle związane z walką o przetrwanie. Możemy się zastanawiać, w jaki sposób. Przecież stosunkowo rzadko spotykamy piżmaka w banku, który walczy o lepsze oprocentowanie kredytu, bo mu nie starcza do pierwszego, a kapibary też nienachalnie często podchodzą do matury z matematyki. O co zatem chodzi? Otóż to, że w ten sposób zwierzęta są w stanie ocenić na przykład, czy stado przeciwników jest liczniejsze od ich własnego. Zdecydować, którą z grup antylopek najlepiej zaatakować, by najbardziej się najeść. Jako również mogą całkiem sprawnie oszacować odległość, którą muszą pokonać, by dotrzeć do swojego obiadu. No i widzicie, najefektywniejsze polowanie na zwierzynę to już jest bardzo konkretna, użyteczna umiejętność. Nic dziwnego, że w pewnym momencie naukowcy zaczęli się zastanawiać, czy mają ją też niemowlaki. Do czego niemowlakom potrzebne są logarytmy? Mini ludzie mają tę zaletę, że są prostsi w obsłudze niż fiat panda w gazie. Zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę, że absolutnie każdy człowiek Polak wie absolutnie wszystko o następujących obszarach nauki: medycynie, stosunkach międzynarodowych i wychowywaniu dzieci. Cudzych oczywiście. I tak na przykład my z Wojtkiem mamy dość jasne poglądy dotyczące wychowywania najmłodszych. Opierają się one na założeniu, że dzieci od początku trzeba przygotowywać do bólu dorosłego życia. Więc będziemy naszym pociechom kłaść kieszonkowe na stół, następnie potrącać z tego 20% i na ich oczach wyrzucać te pieniądze za okno, a następnie tłumaczyć im, że tak właśnie wygląda płacenie podatków. Kiedyś nawet w ramach swojej filozofii wychowywania napisałam wiersz, który miał tłumaczyć dzieciom meandry prawdziwego życia. Wiecie, że a jak wrócisz kiedyś do domu wcześniej o godzinę i zastaniesz w dziwnym stanie całą swą rodzinę, bo tata zgubił ciuchy, zupełnie jest goły, a mimo to bardzo też wesoły. I spytasz mamy, gdzie ona zgubiła ubranie, a ona powie, że właśnie trwa sprzątanie, bo zawieruszyły się bluzka, sukienka i spodnie. To choć rodzice starają się wyjść z tego godnie, prawda jest dość oczywista, jak w zeszycie kleks. Twoi rodzice uprawiali seks. No i dziękuję bardzo, z takim potencjałem wychowawczym. To aż się prosi, by jakiś niemowlak wbił nam się na kwadrat, nie tylko dlatego, że zawsze to spoko, że ktoś miałby nam się dokładać do czynszu, ale również dlatego, że można by go przy okazji wykorzystać do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Dlatego, że jeśli chcemy poznać odpowiedź na pytanie, czy intuicja liczby to coś, na co nie mamy wpływu, czyli właściwie prezent od koleżanki natury, czy też coś, nad czym możemy popracować w toku edukacji, to musimy jeszcze przyjrzeć się temu, czy występuje u dzieci i u ludów pierwotnych. I właśnie tym zajęli się naukowcy. Umiejętności matematyczne mierzone u dzieci są rozumiane jako predyspozycje do wykonywania zadań związanych z szacowaniem, liczeniem, przetwarzaniem liczb i rozwiązywaniem zadań tekstowych, jak również czymś, co nazywa się przekodowywaniem formatu. Polega to na interpretacji liczb zapisanych w różnoraki sposób słownie, jako cyfry arabskie, dźwięki czy rysunki przedstawiające rozmaite wielkości. Co ciekawe, zjawisko to badano u dzieci w całym spektrum wieku również u tych, które z reguły nie chodzą do szkoły najpewniej dlatego, że w ogóle nie umieją chodzić. Tak jest chodzi o płazy ludzkiego świata czyli niemowlaki. W jaki sposób można w ogóle zbadać intuicję liczby u tak niewielkich ludzi? No bo przecież nie można ich o poprawne rozwiązania po prostu zapytać. Niemowlaki, jak wiemy, bywają mało rozmowne. Może dlatego, że czują się kompletnie niedoceniane. Na przykład, kiedyś napisałam na blogu, że prace domowe należy dostosowywać do wieku dziecka i że nie powinniśmy kazać niemowlęciu myć okien, bo ono ma takie małe rączki, że całe wieki zajmie mu umycie jednego. I od razu dostałam 65 maili o tym, że niemowlaki nie powinny myć okien, bo spadną z parapetu. Przecież każdy wie, że to właśnie z tego powodu przywiązuje się je sznurkiem do klamki. A skoro kompletnie nie doceniamy niemowlęcego wkładu w konserwację powierzchni szklanych, to może w rozwój matematyki też nie. Sposoby pomiaru umiejętności matematycznych u dzieci, które nie umieją jeszcze mówić, są podobne do tych, które znamy z badań nad zwierzętami. Mierzy się po prostu to, jak długo niemowlaki patrzą na daną grupę przedmiotów której stan jest efektem jakiejś operacji matematycznej. I dokładnie tak samo jak w przypadku zwierząt przyjmuje się, że im bardziej coś im się nie zgadza, tym dłużej się temu przyglądają. I gdyby tylko mogły, to zgłosiłyby sprzeciwno, ale nie mogą, bo akurat myją okna. Badania wyglądają tak, że na przykład pokazuje się takim niemowlakom lalki, których liczba co jakiś czas się zmienia. Na przykład do czterech lalek dodaje się kolejne cztery lalki, a z ich sumy nagle powstaje sześć. No i wtedy niemowlaki patrzą na wynik równania znacznie dłużej niż wtedy, gdy widzą efekt w postaci ośmiu lalek. Pewnie się zastanawiają, jakim trzeba być sukim synem, żeby niemowlaka orżnąć na dwie lalki. Czasem lalki są zastępowane kropkami na ekranie lub sygnałami dźwiękowymi. Schemat badania jest jednak zawsze taki sam. Pokazuje się mini badanem poprawny i niepoprawny wynik działania i mierzy czas reakcji. Oprócz pomiaru czasu, możemy zastosować również metodę eye trackingu, która pozwala śledzić nie tylko to, jak długo zawieszamy na czymś wzrok, ale również to, gdzie dokładnie patrzymy, oraz uzupełnić badania o dodatkowe dane dotyczące aktywności mózgu, takie jak EEG, oczywiście bezboleśnie. I to właśnie dzięki tym i innym metodom udało się dowiedzieć, że podstawowe umiejętności szacowania są w nas obecne od urodzenia, niezależne od rozwoju języka i uaktywniają się jeszcze przed nauką abstrakcyjnej matematyki operującej na symbolach. Wyniki wielu badań wskazują na to, że już sześciomiesięczne niemowlaki potrafią odróżnić sekwencje dźwięków w stosunku jeden do dwóch. 9 miesięczne 2 do 3, a dzieci w wieku 3 do 6 lat różnicują już proporcje 3 do 4 od 5 do 6. A to ze względu na coś, co nazywamy prawem Webera. Opisuje ono związek między naszą percepcją danego bodźca a jego fizyczną wielkością. Prawo to stanowi, że jeśli porównujemy dwie wielkości, to dla naszej percepcji ważny jest stosunek porównywanych wielkości, a nie ich arytmetyczna różnica. Czyli po ludzku o co chodzi? Weźmy na przykład kwestię dużych liczb. Mamy spory problem z szacowaniem ich dokładnej wielkości, ale świetnie idzie nam rozumienie relacji między nimi. Jeśli każę Wam pomyśleć o 165 tysiącach samochodów, to bardzo trudno będzie wyobrazić sobie, ile to tak naprawdę jest? Dużo, mało, no dużo w tym sensie, że gdyby to były na przykład fiaty Multipla, to o 165 tysięcy za dużo. Ale nadal trudno nam to sobie wyobrazić, dlatego spróbujemy podejść do tego inaczej. Jeśli powiem wam, że 165 tysięcy samochodów to akurat tyle, że gdyby pierwszy postawić w zakopanem, a potem ustawiać je jeden za drugim, to kolejka ciągnęłaby się aż do gdańska. To już trochę łatwiej nam tę wielkość ogarnąć. Synapsy klaszczą, a procesy poznawcze tańczą poloneza. Albo jeszcze inaczej, możemy mieć problem z realnym wyobrażeniem sobie tego, jak bardzo milion różni się od miliarda, prawda? No, poza tym, że trzema zerami. Ale tak naprawdę, gdybyśmy mieli to komuś wyjaśnić, to zaczyna się problem, problem, który znika, kiedy te liczby odniesiemy do czasu. Milion sekund to 11 dni, a miliard sekund 31 lat. Przypis. Ten przykład pochodzi z książki Chipa Hitha i Carly Star, Liczby się liczą. Data Storytelling, czyli jak opowiadać o danych, w której znajdziecie sztuczki jak opowiadać o danych tak pięknie, jakby to sam Adam Mickiewicz te opisy stworzył. Bardzo polecam. Koniec przypisu. To właśnie abstrakcyjna, semantyczna reprezentacja liczb, która odpowiada za to, w jaki sposób dana liczba jest rozpoznawana i przetwarzana w mózgu, odróżnia ssaki naczelne od innych zwierząt. Przypis. Mentalnymi reprezentacjami liczb, czyli sposobem, w jaki organizujemy sobie liczby w mózgu. Zajmuje się głównie neuropsychologia. Badaczom z tej dyscypliny udało się zresztą wyodrębnić konkretne części mózgu, odpowiedzialne za liczenie, przetwarzanie liczb i inne operacje matematyczne. Gdyby kogoś to interesowało i chciał poczytać o tym więcej, to w obecnym dyskursie istnieją cztery główne modele wyjaśniające to, w jaki sposób przetwarzamy liczby. Model McCloskeya, model Duena, hipoteza Campbella i Clarka oraz hipoteza Noel i Serona. Koniec przypisu. Takie operacje udaje nam się przeprowadzać nawet wtedy, gdy analizowany ciąg liczb Przekracza coś, co nazywamy limitem uwagi nad obiektem, z angielskiego Object-Based Attention, który to limit, no, słuchajcie, nie jest zbyt spektakularny, bo wynosi trzy, choć w moim przypadku jeden, dokładniej rzecz biorąc, jeden gołąb, ewentualnie jedna szyszka w takim kształcie, że totalnie wygląda jak borsuk. Dla przykładu Małpy potrafiły połączyć cyfry 2, 3, 5, 8 z odpowiednimi wizualizacjami, na przykład liczbą kropek. Potrafiły również rozszerzyć te kompetencje na liczby większe niż 9. Były jednak w stanie posiąść tę umiejętność dopiero po wielu, wielu godzinach treningu. Możliwe więc, że ich późniejszy sukces w podobnych zadaniach był w pełni wyuczony. Dzieci zaś, a tym samym dorośli, spontanicznie rozumieją koncepcję abstrakcyjnych liczb, nawet gdy są im prezentowane w różnych formatach. Na przykład wtedy, gdy słyszą określoną liczbę razy sekwencję dźwięków, a następnie mają za zadanie sparować ją z liczbą różnych kształtów geometrycznych. Co ciekawe, odkryto, że umiejętność szeregowania liczb w przestrzeni, na przykład na osi, nie jest uniwersalna, ale zależy od kultury. A żeby sensownie wyjaśnić tę kwestie, musimy udać się do amazońskiej dżungli. Czemu warto całkować w amazońskiej dżungli? W gruncie rzeczy wszelkiej maści naukowcy stosunkowo często wracają do dżungli. I nie mam tu na myśli dżungli interakcji społecznych, w której muszą lawirować między jadowitymi gniewoszami plamistymi konwenansów, a ochotą, by zachowywać się jak zwierzę w sensie ta mątwa, co rozwiązuje zadania matematyczne. Ludy pierwotne są kolejną grupą znajdującą się w centrum uwagi tych naukowców, którzy zastanawiają się nad rolą kultury i edukacji w kształtowaniu się danej cechy. Na przykład istnieje sobie takie niezwykle ciekawe plemię Indian Piraha, którzy mieszkają w amazońskiej dżungli. Szacuje się, że plemię to liczy od 200 do 360 osób i niestety ciągle maleje. Ich kultura i wierzenia same w sobie są niezwykle ciekawe, choć dla naszych rozważań najważniejszy jest ich bardzo nietypowy język, który to jest jednym z najuboższych na świecie. Przypis. W temacie Indian Piracha i ich niezwykłego języka i kultury bardzo polecam reportaż Marcina Rotkiewicza, Plemie bez Bogów, Liczb i Kolorów, opublikowany 14 lipca 2019 roku w magazynie Polityka. Koniec przypisu. Nie ma w nim na przykład określeń stosowanych do opisu barw i liczb. Daniel Everett, który gruntownie go zbadał, twierdzi, że nie ma w nim nawet słowa nazywającego liczbę jeden. A mimo to członkowie plemienia potrafią odróżnić niewielką grupę od grupy większej i to wyrazić. Wszelkie próby nauczenia ich liczenia do dziesięciu skończyły się niepowodzeniem najpewniej dlatego, że kompletnie nie potrzebowali takiej umiejętności w codziennym życiu przez co też nie wykształcili tej cechy w toku socjalizacji i edukacji. Innym plemieniem, które może poszerzyć naszą wiedzę o zdolnościach matematycznych, jest plemię munduruku. Podobnie jak Indianie Piraha, jest to grupa, która ma bardzo ograniczone słownictwo, również to związane z matematyką. Niemniej okazało się, że niezależnie od wieku członkowie i członkinie plemienia munduruku potrafią układać symboliczne i niesymboliczne wartości na osi. Z tym, że jest to oś logarytmiczna. Przyznajcie, że to jest rzecz niezwykła, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wielu z nas ma problem ze zrozumieniem właściwości skali logarytmicznej. Krótkie przypomnienie, o co chodzi ze zrozumieniem właściwości tej skali. Wyobraźcie sobie, że macie oś, na której najmniejsza wartość to 1, a największa to 100. Przypis, taki sposób postrzegania różnych wartości na osi, kiedy mniejsze z nich przypisujemy do lewej, a większe do prawej strony, nazywany jest mentalną osią liczbową, z angielskiego mental number line, MNL. Badania pokazują, że taki zmysł mają nie tylko dzieci, ale nawet trzydniowe kaczuszki. Koniec przypisu. Rozmieszczacie na tej skali równomiernie liczby, na przykład co jeden centymetr. No to dajcie spokój. To by musiała być skala dłuższa niż moja lista wymówek przed WF-em w podstawówce. Ciągnęłaby się pewnie przez kilkanaście stron tej książki, czyli dla mnie lepiej, bo to zawsze więcej stron zapisanych mniejszym kosztem. Niemniej, dla matematyki i mojego wydawcy trochę gorzej. I właśnie w przypadku tak szerokiego rozmieszczenia wartości, ewentualnie wtedy, gdy chcemy pokazać procentową zmianę wielkości, z pomocą przychodzą nam logarytmy. I uwaga, ponieważ wolałabym, byście nie stanęli teraz w płomieniach niczym Londyn w 1666 roku, nie będziemy wchodzić w matematyczne wzory i definicje. Mm -mm. Po prostu miejcie w pamięci, że logarytmy istnieją i świetnie nadają się do prezentowania wielkości z bardzo szerokiego zakresu oraz prezentowania wzrostu wykładniczego. Gdy jakaś wielkość rośnie wykładniczo, to znaczy, że się podwaja, np. 1, 2, 4, 8, 16. Zresztą niewiele osób wie, że skale logarytmiczne żyją sobie obok nas, hasając radośnie niczym najbardziej zadowolone jelonki w lesie. Skalą logarytmiczną jest na przykład skala Richtera, używana do pomiaru siły trzęsień ziemi, czyli skala decybelowa, mierząca natężenie dźwięków. Podsumowując, w przypadku skali liniowej, bardzo dobrze nam znanej, odległości między kolejnymi wartościami są równe. Na skali logarytmicznej, wartości multiplikują się wzajemnie, a wynikiem tego mnożenia jest kolejna wartość na osi. Wyobraźcie sobie oś, na której punktem początkowym jest 0, po środku jest 10. Jeśli dodamy do tego 10, kolejnym punktem na osi będzie 20. Jeżeli natomiast wyobrazimy sobie oś, której punktem początkowym będzie 1, a kolejnym 10 i przemnożymy to razy 10, kolejnym punktem na tej osi będzie 100. I teraz wyobraźcie sobie, że Stanislas Duen wraz ze współpracownikami i współpracowniczkami przebadali w 2008 roku łącznie 32 dorosłych i dzieci z plemienia Mundruku. Podczas każdego eksperymentu prezentowana im była oś, na której po lewej stronie umieszczono jedną kropkę, a po prawej 10. W innej wersji eksperymentu po lewej 10, a po prawej 100. Kolejne liczby były uczestnikom badania prezentowane losowo. Przypis: w różnych formatach, jako kropki, dźwięki, słowa w języku plemienia Munduruku lub słowa portugalskie. Koniec przypisu. Dla każdej takiej liczby badany wskazywał palcem, gdzie umieścić ją na osi. I faktycznie, osoby z tego plemienia rozmieszczały je na skali bliskiej logarytmicznej. A jak to jest z dziećmi z kultury zachodniej? No, okazuje się, że na krótszej skali, od 1 do 10, dzieci rozmieszczały liczby w miarę równomiernie, ale już w wypadku dłuższej osi, bliżej im było do logarytmicznego rozmieszczenia, które to rozmieszczenie. W przypadku rozległego przedziału liczbowego ma totalnie więcej sensu. Ta wspaniała intuicja niestety zanika w toku edukacji szkolnej. Badania bowiem wskazują, że u dorosłych wychowywanych w kulturze zachodniej zdecydowanie dominuje linearny sposób myślenia o liczbach i umieszczania ich w przestrzeni. Czyli widzicie... Okazuje się, że zarówno dzieci od najmłodszych lat, co więcej, z różnych kultur, jak i zwierzęta, mają różnorakie umiejętności w zakresie operacji matematycznych. A jest to ważne, ponieważ uznaje się, że jeśli intuicja liczby występuje u zwierząt, dzieci i ludów pierwotnych, to znaczy, że podstawowe kompetencje numeryczne są uwarunkowane biologicznie. A co z kulturą? Czy ma tutaj cokolwiek do powiedzenia? Ta zmiana z myślenia logarytmicznego na linearny, będąca efektem systemu edukacji, jest już pewną podpowiedzią. Ale jeszcze lepszej odpowiedzi na to pytanie mogliby nam udzielić ludzie ksero: bliźniaki w służbie matematyki. Musicie wiedzieć, że ukochaną metodologią wszystkich naukowców, którzy interesują się rolą natury i wychowania w rozwoju jakiejś cechy, są badania nad bliźniakami. I ja to rozumiem, sama jestem bliźniaczką i jestem pewna, że nasza mama wielokrotnie musiała fantazjować o sprzedaniu nas do badań naukowych. Niemniej, oficjalne wyjaśnienie metodologicznego umiłowania bliźniaków jest trochę inne. Otóż Bliźniaki jednojajowe, to jest ludzie ksero, dzielą 100% materiału genetycznego, co oznacza, że jeśli jakaś cecha występuje u jednego bliźniaka, a u drugiego nie, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że mamy do czynienia z cechą kształtowaną przez środowisko lub wychowanie, a nie genetykę. Jeszcze więcej możemy się dowiedzieć wtedy, kiedy porównujemy bliźniaki jednojajowe i dwujajowe te drugie dzielą tyle samo materiału genetycznego co zwykłe rodzeństwo, czyli 50%. Jeśli identyczne bliźniaki ujawniają jakąś cechę, a dwujajowe wychowywane w tej samej rodzinie i środowisku szkolno-rówieśniczym nie, to może oznaczać, że w rozwoju tej cechy ważniejsze są biologia i genetyka. Przypis. Mówię, że może oznaczać, bo samo ustalenie związków przyczynowo-skutkowych między czynnikami jest Trochę bardziej skomplikowane, acz możliwe. Więcej pisze o tym w rozdziale: Czy żółty ser powoduje koszmary? Koniec przypisu. Najpewniej nikogo nie zaskoczę, gdy powiem, że na pomysł wykorzystania takiej metodologii jako pierwszy wpadł Francis Galton. Nie, no serio, typ musiał być koszmarem każdego rodzinnego obiadu. Siedzi, siorbie zupkę, żuje kluski i opowiada o autorskiej koncepcji modelowania regresyjnego i ustalania roli genetyki w rozwoju cech. Mhm. I wyobraźcie sobie, że potem matka patrzy na was i pyta, co w życiu osiągnęliście, a jedyne, co możecie powiedzieć, to że ostatnio usmażyliście naleśnika, który wyglądał jak Jezus, i to byłoby może nawet imponujące, gdybyście go nie przypalili. Jedyne co nas może pocieszać, nawet Galtonowi wyszedł raz naukowy zakalec. I to z rodzynkami. W 1875 roku opublikował pracę The History of Twins, którą oparł wprawdzie na 80 kwestionariuszach, ale źle dobrał próbę i dość pochopnie wysnuł wnioski. Więc, hmm, w tańcu, z metodologią Iwona Pawłowicz dałaby mu najwyżej dwa, a na widowni jedynie matka trzymałaby transparent na jego cześć, a hasło na nim to nawet nie byłoby wypisane brokatem. Wartość jego badań przeprowadzonych wśród bliźniąt jest więc znana od wielu, wielu lat. Przypis. Badanie na bliźniakach przeprowadziła nawet NASA, wysyłając jednego w kosmos, a drugiego pozostawiając na Ziemi. Chodziło o to, by sprawdzić fizjologiczne, molekularne i poznawcze zmiany, które mogą być wynikiem podróży kosmicznej. Koniec przypisu. Na tyle, że w niektórych krajach istnieją bazy danych o bliźniakach, na przykład w Szwecji, Danii, Finlandii, Australii, na Sri Lance, w Wielkiej Brytanii czy Norwegii. Tam rejestracja wieloraczków jest nawet obowiązkowa. Ciekawostka, w norweskiej bazie znajdziemy 88 tysięcy bliźniaków, trojaczków i czworaczków. Przypis. W Polsce niestety nie mamy takiego rejestru, ale mamy inną bazę, która jest najcudowniejszym mariażem statystyki i copywritingu, a mianowicie bezkonkurencyjny, retrospektywny asystent imion aplikowanych noworodkom, Brian, gromadzący trendy i statystyki dotyczące imion w Polsce. Koniec przypisu. To dzięki takim badaniom wiemy, że poczucie szczęścia i samoakceptacja mają do pewnego stopnia podłoże genetyczne. Tak samo jak psychopatia czy iloraz inteligencji. Przypis. Jeśli zaś chodzi o psychopatologię, to ogromnej ilości wiedzy na temat genezy schizofrenii dostarczyła nam tragiczna historia rodziny Galwinów. Mimi i Don Galwinowie mieli dwanaścioro dzieci, z czego sześcioro chorowało na schizofrenię. Ich dramatyczna historia dostarczyła medycynie bardzo wielu ważnych informacji na temat genetyki tego schorzenia i czynników środowiskowych, które mu sprzyjają. Poczytacie o tym w doskonałym reportażu w ciemnej dolinie rodzinna tragedia i tajemnica schizofrenii Roberta Kolkera w tłumaczeniu Jana Dzierzgowskiego. Koniec przypisu. O ile badania przy udziale bliźniaków, z angielskiego twin studies, z lat 20. XX wieku były krytykowane za opieranie się na zbyt wielu domysłach o tyle kilkadziesiąt lat później, ich wyniki zostały potwierdzone za pomocą molekularnych badań genetycznych. Ale jak to się ma do umiejętności liczenia? Otóż Jednym z ważniejszych badań w tej dziedzinie jest badanie, które Maria Gracja Tosto wraz ze współpracownikami przeprowadziła na 837 parach bliźniaków jednojajowych i 1422 parach bliźniaków dwujajowych. Tu warto dodać, że były to brytyjskie dzieci w wieku 16 lat. To rzecz nie pozbawiona znaczenia, bo w tym badaniu szacowano wskaźnik zwany Odziedziczalnością z angielskiego heritability, która oznacza za encyklopedią PWN genetyczny składnik ogólnej zmienności fenotypowej danej cechy, czyli określa zwykle za pomocą procentów, jaka zmienność danej cechy, w tym wypadku zmysłu matematycznego w populacji, bierze się z czynników genetycznych, a nie ze zmienności wynikającej z warunków zewnętrznych, edukacji i wychowania. To zmienność Niedziedziczna. Przypis. Jeśli ktoś nie jest seniorem 30, plus, to jest, nie płacze ze wzruszenia na widok poduszki kolekcyjnej i nie trzyma w chałupie stojaka na serwetki, to tak młodym osobom tłumaczę, że encyklopedia to taki Google, tylko wydrukowany i autoryzowany przez ośrodki naukowe. Koniec przypisu. Wartość tego wskaźnika jest ściśle powiązana z próbą badawczą, na podstawie której został obliczony, w tym wypadku 16-latków z Wielkiej Brytanii. Więc nie można generalizować i od tak przełożyć go na dowolnego 32-latka z Kazimierza Dolnego. Niemniej, to badanie i ta wartość o dziedziczalności wciąż dostarczają nam sporo ciekawych informacji. Otóż porzućcie wszystkie swoje wymówki, włączajcie kalkulatory, a matka niech wyciąga brokat, bo okazuje się, że absolutnie każdy może zostać Archimedesem albo Pitagorasem, jak obiecywała nam w podstawówce pewna seria podręczników. No, serio, to badanie wskazało, że zmysł matematyczny jest dziedziczony w 32%. Z kolei 68% różnic indywidualnych między badanymi może zostać wyjaśnionych przez czynniki środowiskowe. Widzicie, to świetna wiadomość. Po raz kolejny wszystko wskazuje na to, że nie ma głąbów matematycznych. Porzućcie na zawsze przekonanie, że jesteście sałatą arytmetyki. Oczywiście, że jest jakaś pula umiejętności matematycznych zależnych od genetyki, ale zdecydowana większość z nich totalnie może zostać wyuczona i dopieszczona w toku edukowania się. A skoro istnieje jakaś pula zdolności arytmetycznych, geometrycznych i inteligencji matematycznej wynikających z czynników biologicznych, to warto się zastanowić, czy Różnice w zakresie takich umiejętności są w jakimś stopniu zależne od płci. Słowem, czy to prawda, że kobiety to się nadają tylko do programowania pralki, he he he? Reho dwójka wieśka z kotleta na weselu playing softly in the background. Czy statystyka jest kobietą? Nie da się ukryć, że jednym z najbardziej rozpowszechnionych stereotypów dotyczących zdolności matematycznych jest ten dotyczący płci. Wciąż wiele osób uznaje, że nauka, technologia i inżynieria to męskie sprawy, a kobiety nie dorównują mężczyznom zdolnościami w tym zakresie. Czy to prawda? Odpowiadam: nie. I dziękuję. Koniec podrozdziału. Chyba, że koniecznie potrzebujecie jeszcze jakichś dowodów, no to ok. W takim razie przyjrzyjmy się badaniom longitudinalnym, czyli takim, które śledzą badanych przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Na przykład Justin Halberda z zespołem przebadali dane dziesięciu tysięcy respondentek i respondentów. Od 11 do 85 roku życia, żeby zbadać ich matematyczną intuicję i to, jak zmienia się ona w ciągu życia. Okazało się, że o ile wszyscy mamy podobne fundamenty na start, o tyle w toku dorastania, nasza zdolność nauki matematyki jest zmienna. Intuicja liczby rozwija się najszybciej podczas edukacji szkolnej, a pik Osiągamy w późnej trzydziestce. Nie wiadomo, na ile ten wiek jest skorelowany z macierzyństwem i częstotliwością treningów arytmetycznych polegających na powtarzaniu, liczę do trzech i masz przestać. Niemniej, już w późnych latach szkolnych zaczynamy obserwować różnice indywidualne, nie tylko między płciami. A przypomnijmy, te różnice nie mają podłoża biologicznego. Dużą rolę odgrywają tutaj edukacja i, niestety, system szkolny. Na przykład w badaniu firmy Microsoft w 2017 roku spytano 11 500 dziewczynek z 12 krajów, w tym również Polski, na ile są zainteresowane nauką, technologią, inżynierią lub matematyką. Okazało się, że te dyscypliny są bardzo atrakcyjne dla 11-latek, ale dla 15-latek już nie. Podobnie metaanaliza stu badań przeprowadzonych w latach 1963-1988 pokazała, że w wielu badaniach dziewczynki były nawet ciut lepsze w matematyce niż chłopcy, ale znowu do czasu. O ile w podstawówce i gimnazjum zainteresowanie matematyką jest u dziewcząt naprawdę spore, a to przekłada się na ich wyniki w nauce, o tyle niestety zmienia się to w liceum i na studiach. W badaniu Bauera dziewczynki ze wszystkich krajów uznały, że jedynie niecałe 40% rodziców i podobny procent nauczycieli wspiera je w rozwijaniu się w kierunku nauk ścisłych. Czyli duże znaczenie mają tutaj środowisko i socjalizacja dziewczynek do konkretnych wzorców norm i zachowań, uznawanych przez społeczeństwo za kobiece. Przypis a także coś, co nazywamy efektem Rosenthal-Jacobson, o którym więcej pisze w rozdziale Dlaczego koty boją się weterynarza, a magia wódu działa. Koniec przypisu. Wśród tych wzorców często nie ma nauki i przedmiotów ścisłych. Fascynujące badanie przeprowadził oryginalnie David Chambers w latach 1966-1977 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Nazywało się Draw a Scientist i jak łatwo się domyślić, zadaniem dzieci było narysowanie naukowca. Tylko tyle. Tak brzmiało zadanie: Narysuj naukowca. Następnie przeanalizowano 5000 tysięcy dziecięcych rysunków i okazało się, że mniej niż 1%, dokładnie rzecz ujmując 28%, dzieci narysowało kobietę uprawiającą naukę. Co więcej, nie zdecydował się na to żaden chłopiec. Szczęśliwie wyniki nowszych badań tego samego typu są ciut bardziej optymistyczne. W 2018 David I. Miller i jego naukowa drużyna podsumowali wyniki 78 badań Draw a Scientist przeprowadzonych w ostatnich 50 latach. Składało się na nie niemal 21 tysięcy rysunków. Naukowczynie narysowało w nich średnio 28% dzieci, choć zdecydowanie częściej robiły to dziewczynki widać również niepokojącą zmianę, która zachodzi wraz z dorastaniem. Na rysunkach autorstwa sześcioletnich dziewczynek znajdziemy tylko 30% naukowców płci męskiej. Na rysunkach 16-latek już 75% naukowców to mężczyźni. Przypis. Badanie Draw a Scientist było powtarzane wielokrotnie w różnych krajach, również w Polsce. Specyfika naszego języka pozwoliła przy okazji sprawdzić, jakie znaczenie dla naszej percepcji ma używanie konkretnych form językowych. Badanie Jak język kształtuje rzeczywistość, wykonane w 2022 roku na zlecenie banku BNP Paribas, wykazało, że tylko 21% dzieci rysuje kobietę, gdy prosi się je o narysowanie naukowca, ale już 37%, gdy użyje się określenia neutralnego, np. Osoba zajmująca się nauką koniec przepisu. Wychodzi na to, że w kontekście kształtowania stereotypów płciowych dotyczących ról społecznych, krytycznym okresem jest wiek szkolny. To również wtedy powstają stereotypy na temat własnych zdolności, a w przypadku nauczycieli zdolności ich uczniów w zakresie nauk ścisłych. Dobrze byłoby więc, gdyby dzieci były zapoznawane z różnymi postaciami naukowców, również takimi wykraczającymi poza typowe ramy, w których mieszczą się głównie biali mężczyźni w fartuchach. A to takie obrazki zwykle prezentuje się w salach lekcyjnych i podręcznikach, bo okazuje się, że w późniejszym wieku wcale nie stajemy się bardziej odporni na uprzedzenia, tylko raczej bardziej odporni na ich zmianę. Na przykład w ramach badania piękne umysły rola kobiet w świecie nauki. Kazano grupie dorosłych ocenić, którego z trzech odkryć dokonała kobieta.